ale słuchajcie, kto ma dać radę jak nie my? Bez kitu. Dzisiaj będziemy śpiewali tak. Donald ma dole, twój rząd obalą kibole. 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 Musicie pamiętać o tym. To była ciężka noc, pojebane sny. Przypierdoliłeś komuś po meczu, ale nie pamiętasz komu. No więc stałeś dziś rano, patrzysz mróz za oknem, niebo błękitne, a ty tu sam. Przejdziesz się do sklepu, zdecydowałeś. Fajki, piwo na śniadanie starczy. Może jednak zrobiłbyś coś ciekawego, pomyślałeś sobie. Ale się rozmyśliłeś. Wróciłeś do domu i włączyłeś TV. A że nudy na antenie, włączyłeś kompa. Na Onecie pisze, że Obama, że fan Klamy, że Tusek z prezydentem, że tu 134. Żydzi, myślisz sobie. Wszystko, kurwa, Żydzi. Pali koty pierdolone. Jakby tylko jebane PO kłamstwem do władzy nie doszło, ty byś z kumplami zrobił, kurwa mać, porządek w narodzie.
Franciszek Smuda pomimo wielkiej krytyki postanowił całkowicie odmienić polską kadrę i zrezygnował z kilku etatowych graczy, takich jak Krzynówek czy Bąk, którzy nie byli w stanie zagwarantować naszej drużynie dużych sukcesów. Odmłodzona reprezentacja Polski Euro 2012 nie grała co prawda na początku tak, jakby wszyscy sobie tego życzyli, a wręcz przeciwnie. Polacy przegrywali większość meczów sparingowych. Taka sytuacja była jednak do przewidzenia.